Samobójcza bomba samochodowa uderzyła w samochód gubernatora. Gubernator Ahmed Musa Nur i trzech jego ochroniarzy zginęło, powiedział w niedzielę agencji prasowej Reuters kapitan policji Mohamed Osman. Urzędnik do spraw bezpieczeństwa Mus Ahmed potwierdził liczbę ofiar śmiertelnych. Są inne ofiary, ale szczegóły wciąż są badane, powiedział agencji prasowej AFP. Pod koniec marca gubernator Puntland został zabity w podobnych okolicznościach. Al-Shabaab od lat walczy o obalenie uznanego na arenie międzynarodowej rządu centralnego Somalii i często przeprowadza zamachy bombowe w Somalii i innych regionach. Grupa chce ustanowić własne rządy w kraju rogu Afryki, oparte na ścisłej interpretacji prawa islamskiego. W niedzielę grupa zbrojowa opublikowała oświadczenie na stronie internetowej ProShabab, w której napisano: gubernator administracji w regionie Mudug został dziś zabity podczas operacji męczennictwa w Galkayo. W dzisiejszych czasach media wyjątkowo mocno wzbudzają w nas strach, przez co zamykamy się w swoim świecie i nie zwracamy uwagi na właśnie tak ogromne dramaty jak ten tutaj. Nasze rządy, nie musząc obawiać się o sondaże, w żaden sposób nie angażują się w tamtejszą politykę, przez co a. giną ludzie, b. tracimy sojusznika z ogromną ilością złóż naturalnych, bo jak mamy układać się z kimś, u kogo zabija się gubernatorów? Czy chciałbyś wiedzieć więcej o nieporuszanych w polskich mediach o tego typu tematach? Zachęcam Cię do zostawienia swojej opinii w komentarzu i kliknięcia w ten film, a dowiesz się o tym, jak USA prowokują Rosję i Chiny.